Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, wygląda na to, że WG znalazło złoty środek, jak załatwić amunicję premium. To jest wpisu Domina, który dotyczy WOD Blitz i zmian w amunicji premium, jakie tam się szykują. Moim zdaniem, no, podoba mi się to i powinno to być wprowadzone do WOTA pecetowego. Może jest tak, że WOD Blitz będzie taką piaskownicą w tym przypadku i może to zrobią, zobaczymy. Ale już wam mówię, o co chodzi. Zmiany spowodowane są następującymi czynnikami. Niezrównoważony poziom graczy. Nie każdy gracz jest w stanie pozwolić sobie na grę z amunicją premium. Natomiast gracze używający regularnie amunicji premium są w stanie podnieść swój damage na bitwę średnio o 15%. W związku z tym WG zdecydowało się zmniejszyć damage zadawany przez amunicję premium o 15%, jak i cenę owej amunicji z powodu zmniejszonego potencjału zadawanych obrażeń. Słuchajcie, wyjście idealne, to co tu napisali i dotyczy WOTA Blitz, spokojnie też mogłoby dotyczyć WOTA pecetowego. Pomyślmy, jak to w ogóle miałoby wyglądać. No może tutaj jeszcze wam przeczytam. A więc konkluzja jest taka, że generalnie damage spadnie o 15%. Nie dotyczy to brytyjskich podcisków hash. No nie ma za dużo dział, które strzelają z tych hashy. A koszt zakupu amunicji premium spadnie średnio o 20%, sięgając w przypadku niektórych pojazdów do 40% aż. Czyli byłyby bardziej dostępne te pociski po prostu. Dla ludzi, którzy nie mają konta premium, czy też, nie wiem, no słabo zarabiają, słabo grają i tak dalej. Zmiany penetracji standardowej amunicji dla pojazdów premium, używających dość często amunicji o zwiększonej penetracji. Słuchajcie, jest kilka takich premek, gdzie no notorycznie używa się amunicji goldowej, no bo Idna po prostu nie wchodzi. I zobaczcie, co zrobili. Churchill 3 ze 110 mm, to oczywiście dotyczy Blitza. Amunicja zwykła, przypominam, to nie jest goldowa, amunicja zwykła zostaje buffnięta, penetracja ze 110 do 130. Matylda 4 z 86 do 97. Matylda Black Prince ze 110 do 130, M4A2, E4 Sherman z 92 do 106, T14, czołg bardzo fajny, ale działo nie domaga, z 92 do 106 jest zwiększone. I uwaga, uwaga, bardzo chciałbym widzieć tego buffa na PC-cie. Zwykłe pociski Super Pershinga tutaj są buffnięte ze 170 do 205. Moi drodzy, gdyby Super Pershing rzeczywiście dostał penetrację podstawowej amunicji 205, to uważam, że jego rentowność, jego po prostu opłacalność zakupu, jego, nie wiem, przychód netto bardzo, bardzo mocno by był podbudowany. To by było super. Super Pershing z działem tym, co ma, ale pociski zwykłe, penetracja 205. Ale oczywiście poszli tutaj dalej i wzięli też pod uwagę czołgi, które strzelają dosyć często amunicją premium, ponieważ mają za słabą penetrację. I jest tu mnóstwo tego wszystkiego. 75 ogólnie z 92 mm penetracji do 106, ale najważniejsze pewnie dla niektórych będzie, że E-setka, czyli to działo 15-centymetrowe, buff penetracji na zwykłej pestce z 235 do 258. I to jest całkiem, całkiem niezłe. Później mamy te czołgi tam medium jakieś, Churchill, Crusader, tu ze 110 na 130 jest. Japońce 30 na 38, 29, 37 i 45, 62. Pociski Su-100Y i czołgu Tankenstein nie zostaną zmienione, ale tego czołgu Tankenstein to u nas nie ma. Słuchajcie, złoty środek właściwie. Tak naprawdę więcej ludzi mogłoby grać, jeżeli byłyby tańsze od 20 do 40 nawet procent pociski premium. Z drugiej strony mielibyśmy na nich mniejsze obrażenia. Czyli jeżeli ktoś znał X-Poty, jeżeli ktoś gra zwykłą amunicją, mógłby robić większy damage, prawda?
to wydaje mi się bardzo, bardzo premiowałoby grę taką, powiedzmy, z głową i uczenie się różnych weak spotów na czołgach przeciwników. Mielibyśmy taką zagwostkę. Czy użyć amunicji premium, która jest co prawda droższa, ale nie aż tak jak obecnie, i zadać mniejszy damage przeciwnikowi, czy też może posiłkować się zwykłą amunicją i zadać ten damage większy, to znaczy w tej sytuacji dokładnie taki jak teraz zadajemy. Jaki to jest 15% obniżka? Słuchajcie, no całkiem spora, jeżeli jakieś działo zadaje, wiadomo, 100 obrażeń, to pocisk premium zadawałby 85 obrażeń. Ale za to oczywiście miałby większą penetrację, wiadomo. Myślę, że tutaj mogliby pójść jeszcze krok dalej i te obrażenia zmniejszyć nawet o 20%. To by było naprawdę, naprawdę super. Jestem ciekawy, czy to by zwiększyło ilość amunicji premium, czy też może zmniejszyło. Na pewno odżyłyby wszystkie czołgi, które mają, że tak powiem, no, dobrą tą amunicję zwykłą, prawda? Czyli wiele jest pojazdów takich, na których wystarcza amunicja zwykła. Na przykład mój ulubiony Ferdynand, prawda? No na nim oczywiście czasami używa się amunicji premium, natomiast ogólnie wystarcza ta, którą ma. Działo jest celne, dobrze skupia w miarę, także jest spoko. A zresztą takich czołgów jest więcej. Na przykład weźmy Tortoisa 9 poziomu, prawda? No tam czasami też się może używa amunicji premium, ale ogólnie działo jest tak celne, tak szybko skupia i tak szybko strzela, że spokojnie wystarczy. Co sądzicie o takich zmianach? Bo ja bym to bardzo chętnie widział w wodzie pecetowym. Może najpierw chciałbym to sprawdzić, gdzieś tam na piaskownicy na przykład, albo na serwerze testowym, no bo nie twierdzę, że to jest idealne wyjście. Mogłoby być tak, że wprowadziliby i nagle kurka klops. Ale jednak wydaje mi się, że to by mogło zadziałać. Rzeczywiście, że to jest dobra droga po prostu. Zresztą o tym mówi się już od dawna, że penetracja żeby została, ale obrażenia na goldzie żeby były zmniejszone. To by było dobre. Tylko zaskoczeniem dla mnie jest obniżenie ceny pocisku goldowego. I to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.